Mężczyźni mają super podejście do tego. To znaczy, że naprawdę takie zada zadaniowe, naprawdę są bardzo zmotywowani. Trafiają nam się rolki, gdzie mamy ponad 2 miliony wyświetleń już. M łącznie mamy 62 miliony wyświetleń wszystkich rolek y i ponad 200 tysięcy na wszystkich social mediach y obserwujących łącznie. Dlatego też zawsze powtarzam, improwizacja to nie jest to, że ty masz wymyślać nowe rzeczy, tylko improwizacja to jest właśnie bazowanie na elementach, które ty znasz, tak? Ty... Gościem kolejnego odcinka podcastu Nietypowe spojrzenie jest Monika Łuc. Cześć. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz Monika na samym początku, czym się zajmujesz? Jestem instruktorem tańca i od dobrych paru lat już jestem instruktorką tańca dla mężczyzn. Podczas całej rozmowy chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie na temat tańca, tańca mężczyzn no i twojej przygody z tańcem. No i właśnie od tego chciałbym zacząć. Jak to było w ogóle, że zainteresowałaś się tańcem? Czy już od najmłodszych lat tańczyłaś, czy jak to w twoim przypadku było? Tutaj myślę, że historia jest dosyć taka przewidywalna, dlatego że faktycznie jako dziecko cały czas tańczyłam i rzeczywiście szybciej chyba niż zaczęłam mówić, to już porywało mnie do tańca. Więc kogo mogłam, to do tego tańca zapraszałam, że tak powiem. Więc rzeczywiście w moim domu też muzyka bardzo była często obecna, ponieważ mój tato uwielbia w wolnych chwilach sobie słuchać swoich ulubionych utworów. Więc myślę, że to wszystko też mogło się jakoś na to poskładać, aczkolwiek zawsze czułam, że do tego tańca mnie po prostu ciągnęło. Zawsze naśladowałam jakieś ruchy tancerek, które gdzieś tam przyuważyłam. Więc tak się chyba musiało po prostu stać, że w końcu na ten taniec trafiłam, chociaż tak naprawdę ostatecznie. Nie wiem, czy przypadek, no może przypadków nie ma, ale tak naprawdę na jedne i drugie tańce na, tak, do takich grup tanecznych zaprowadziły mnie tak naprawdę koleżanki, więc ja sama nie wiem, czy tak naprawdę bym odnalazła tą drogę. Natomiast tak się szczęśliwie stało, że znalazły się osoby, które zaprowadziły mnie tam. Mhm. A to jest jeszcze też tak, że mm, mówiłaś, twój tata lubi słuchać ulubionych utworów, mhm. i gdzieś tobie to dawało taki bakter do tańczenia. A czy miałeś na przykład tak, że ktoś z rodziny, nawet jeżeli to nie rodziny, może jesteś kuzynostwo, nie wiem, dziadkowie jeszcze dalej. Ktoś miał rzeczywiście jakieś związki z tańcem, czy nie? Czy ty byłaś właśnie takim, jesteś prekursorem w Twojej rodzinie? Z tańcem. Hmm. Wiesz, mój tato tańczył gdzieś tam w zespole ludowym, okay. Okay, było coś takiego. Moja babcia uwielbia tańczyć, ale nikt nie zajmował się tym na pewno zawodowo. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to tylko moje kuzynostwo zajmuje się zawodowo muzyką, w sensie są, są po szkołach muzycznych i tak dalej, więc ta muzyka w rodzinie gdzieś tam jest, natomiast... Jeśli chodzi o zawodostwo, takie, no to chyba jestem pierwszy. Ale to wiesz co, lata temu, nie wiem ile lat ma Twój tata, ale no na pewno więcej od nas, na pewno od Ciebie. Ale w każdym razie kiedyś chyba ten taniec ludowy to jednak było zawodostwo, bo no nie było szkół tańca na przykład w czasach naszych rodziców, kiedy zwłaszcza byli mali, czyli w czasach gdzieś na pewnie komunizmu. No nie wiem, czy szkoła tańca gdzieś była, to wiesz, może jakaś jedna w Warszawie i to i tak dla jakichś elit, a tak to właśnie takie tańce ludowe, to mi się wydaje, że to mimo wszystko to było zawodostwo. Myślę, że no ciężko mi jest to teraz określić, natomiast mogę tylko powiedzieć, że tańc ludowy jest naprawdę bardzo wymagający kondycyjnie. Ja spotkałam się z tym tańcem na kursie instruktorskim w Warszawie i były to najbardziej wymagające takie kondycyjnie zajęcia, naprawdę mega ciężkie, ale dające bardzo dużo radości, więc. No, uważam, że to jest świetna sprawa też. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale czyli wiesz, już tutaj jest ten taki drobny, drobny e, gen e, w, był. Jakiś jest, tak. Tak, tak, taneczny, plus <laughs> tak, potem muzyka, być... plus potem mówiłaś o koleżankach. I, tak. I kiedy to było, kiedy trafiłaś z nimi do jakiejś grupy? Mówisz, to było poza szkołą, hmm. rozumiem, ale w czasie, nie hmm. wiem, podstawówki, czy już później? Pierwszy raz trafiłam w czasie podstawówki, to była czwarta klasa, czyli miałam około 10 lat. Zaprowadziła mnie koleżanka z klasy właśnie na zajęcia. To była rozmowa typu: wiesz, są fajne zajęcia w domu kultury, no to idziemy. Mhm. E, to była grupa tylko dla dziewcząt, chociaż tak naprawdę teoretycznie otwarta, no ale właśnie. Zwykle to dziewczyny w tym wieku bardziej garną się do tego tańca, i to już było widać w tej grupie, że, e, że tam nawet jeśli jakiś rodzynek się pojawił, no to szybko znikał, bo jednak był troszeczkę przytłoczony ilością tych dziewczyn. I to był zespół taki po prostu dziecięcy. Style taneczne były tam przeróżne, więc tak naprawdę mogłam już poznać trochę kroków z różnych styli, ze wszystkiego, więc było to bardzo rozwijające, bo też przede wszystkim. W takim małym dziecku już rozwijało te nawyki dobre, czyli gdzieś tam nawyk rozciągania chociażby, rozgrzewki, em, wzmacniających ćwiczeń, chociażby, które są w późniejszym czasie dają naprawdę super efekty, i ja tak naprawdę doceniałam to dopiero po tych 10-12 latach, kiedy się zorientowałam, że ja cały ten czas ćwiczyłam codziennie, robiłam brzuszki, rozciąganie, mhm. i tak naprawdę to mi bardzo później zaowocowało i pomogło w mojej dalszej karierze, bo ja nie musiałam zaczynać od zera, tylko tak naprawdę już miałam dużo rzeczy wykształcone, zrobione, mm -hmm. więc koordynacyjnie chociażby, im wcześniej, to właśnie też do moich obecnych klientów często mówię, że ta koordynacja, oni też to czują zresztą, że wraz z wiekiem te problemy koordynacyjne rosną tak jakby i dużo więcej czasu zajmuje tak naprawdę przez wyciężenie gdzieś tam tych koordynacyjnych powiedzmy no, pewnych problemów, tak, które mm, naprawdę wymagają czasu, więc mm, mhm. im wcześniej się zacznie, tym na pewno lepiej. Oczywiście, ciężko, żeby każdy zaczynał mając 10 lat, ale, no, tak jak mówię, wszelkie koordynacyjne sporty to nie musi być nawet taniec, ale wiadomo, im więcej tego jest generalnie w życiu, tym później łatwiej to wszystko ze sobą łączyć, bo jeszcze pozostaje muzyka, z którą to później jeszcze wszystko trzeba też łączyć na bieżąco. Pytam się ciebie o takie techniczne rzeczy, bo przygotowując się do wywiadu, wiesz, dużo wiem na temat profilu męski taniec, na przykład dużo, co znalazłem oczywiście, to wiem o, o tobie jako o Monice, mhm. ale z tańca, powiem szczerze, nie przygotowywałem się aż tak za bardzo. I mówiłaś, że w bardzo krótkim okresie zdobyłaś wszystkie klasy tańca. W jaki sposób się je zdobywa? To jest tak, że nie wiem, są jakieś egzaminy, czy w ramach zawodów, mhm. ile jest tych klas i tak średnio, ty mówisz, że szybko zdobyłaś w 6-7 lat, a ile średnio zajmuje nie wiem, mi by pewnie zajęło dojście do takiego poziomu jak ty jesteś. To też zależy właśnie, kiedy zaczynasz, bo. Około hmm. trzydziestki. To jest. to jest, yy, Tak, że każdy. Yy, generalnie zacznę od tego, jak się zdobywa te klasy. Okay, no. z, zdobywa się oczywiście na zawodach. To jest tak, że z klasy do klasy musisz zdobyć określoną ilość wtedy, tak zwanych pudeł, czyli podjów. Natomiast te zasady troszeczkę się zmieniały. My mamy dwie federacje w Polsce taneczne. One mają troszkę swoje w pewnym sensie i zasady oceniania i zasady przechodzenia do kolejnych klas. Nawet już um, ja tańczę już z 11, 12 lat. Chyba nie liczmy lat w każdym razie. No. W każdym razie um, już w tym czasie um, zdążyły się zmienić zasady, na przykład ilości klas tanecznych. Jest ich teraz więcej. Mhm. I bodajże, i nawet ilości tych punktów, które trzeba z klasy do klasy zdobyć. Ja zaczynam od klasy E, dajmy na to, i szłam do góry, czyli D, C, B, mhm. A, S. Na końcu jest S. To jest ta najwyższa, międzynarodowa. Okej. Okay. A to jest uznana jako najwyższa, krajowa. Mhm. W każdym razie, no każdy wie, tancerz powiedzmy, kto, co to znaczy ta klasa S. No i. Mm, Gdzieś tam na początku trzeba było mniej tych podiów zdobyć, potem coraz więcej, coraz więcej i w ten sposób się przechodziło po prostu dalej. Były jeszcze turnieje takie specjalne, które były w stanie to kilka razy do roku, taki turniej się zdarzał, który był cię w stanie od razu przenieść, jeśli wygrasz taki turniej, od razu cię przenieść o jedną klasę w górę. Natomiast tak naprawdę, żeby wygrać na takim turnieju, na którym wiadomo, była największa konkurencja ze wszystkich turniejów, bo gra o najwyższą stawkę, no to trzeba było i tak w sumie już na tym poziomie tej wyższej klasy tańczyć tak naprawdę. Mhm. Bo cuda tam się nie zdarzały, trzeba było po prostu być dużo lepszym od konkurencji, żeby zauważono cię w tłumie. Bo naprawdę tych par na parkiecie nieraz jest no, nawet dziesięć, więc mm, zauważyć nawet kto, z kim tańczy jest czasem ciężko, więc ten ruch naprawdę musi się wybijać, i musisz naprawdę być lepszy od konkurencji. Bo to jest tak, że zawsze oni porównują. Sędziowie porównują mhm. to, co widzą na parkiecie, czyli ciebie do innych par. I to jest tak, że 10 par naraz wtedy tańczy, tak. czy to jest jeden po drugim? To naraz. jest naraz właśnie. Ha, naraz, ok. dlatego, żeby oni mogli sobie porównać. Wizualnie, mhm. na bieżąco porównywać ciebie z innymi. Mhm. Ale mimo wszystko mi się wydaje, że w tańcu to jest. Ja tylko ze sportu trochę mogę to odnieść, gdzie ciut bardziej się znam, o ile rozgrywki, na przykład sprinterskie, na przykład moim zdaniem, są zero jedynkowe, bo wygrywa najszybszy, i tu nie ma jakby co oceniać mhm. innego jest subiektywne. Yy, tak, w tak, ale na przykład w figurowej jeździe na łyżwach no już chyba bardziej subiektywne. I chyba w tańcu też tak jest, nie? Że pewnie wśród takich sędziów poza tym kto lepiej tańczy, to pewnie co, czasami pewnie jakieś aspekty mogą być tam wizualne, kto się komu bardziej podoba, potem jakieś aspekty, no już nie mówię nawet znajomości czy czegoś, tak? tak czy, czy nie, czy w tańcu jest to tak, że jest mocno, nie wiem, wyczyszczone z takich nie, rzeczy środowisko? Nie, jest, nie jest na pewno. To yy, zdecydowanie Często są subiektywne rzeczy. Oni, sędziowie w sensie, mają jakieś tam swoje wytyczne, oczywiście, mają swoje szkolenia sędziowskie i tak dalej. Oni mają zaznaczone, co powinni oceniać, co powinno być priorytetem. Oczywiście priorytetem powinna być muzyka zawsze dla nich. To, czy ktoś jest przede wszystkim do rytmu, no bo ciężko, żeby tancerz przechodził dalej, nie będąc do rytmu, więc to jest gdzieś tam dla nich priorytet. Natomiast pewne aspekty zawsze będą subiektywne i to jest, tak jak mówisz, wygląd. Nawet y, zdarzały się sytuacje, że moi znajomi tam jak gdzieś tam podeszli do sędziego po turnieju, spytać, co było nie tak, dlaczego nie oni, tylko ktoś inny. No, i nawet na zasadzie y, sędzia odpowiedział coś w stylu. Że po prostu nie byli widoczni, że on ich po prostu nie zauważył. Mm -hmm. <laughs> Więc y, to jest trochę taka mm, rywalizacja na zasadzie, no musisz przykuć uwagę, musisz najpierw przykuć uwagę, potem oczywiście liczy się jakość Twojego tańca, oczywiście, ale najpierw to co musisz zrobić, to w ogóle, żeby ktoś zawiesił to oko na tobie mm -hmm. <laughs> przez dłuższą chwilę, a potem masz szansę tego kogoś przekonać do siebie o mm -hmm. faktycznie mm -hmm. fajne. No, ale najpierw rzeczywiście trzeba to uwagę przykuć. Dlatego te wszystkie piękne sukienki, te makijaże okay. i to całe przygotowanie które wiąże się z turniejem tańca, które jest dosyć długie, powiem szczerze, i męczące, no, daje potem taki efekt, że tak naprawdę w tej chwili, też przez 10 lat to się mocno zmieniło. Na początku gdzieś tam widać na tych zdjęciach starych, że tam rozmazane, trochę, trochę brudna sukienka, trochę gdzieś tam nie mhm. wszystko idealnie. W tej chwili są nawet firmy, które zajmują się tylko tym, tylko makijażem, tylko mhm. fryzurą, e, życiem pańca. wiadomo, tak. Okay. Czyli na naszych turniejach mamy dziewczyny, które przyjeżdżają i robią na przykład tylko fryzury i makijaże. Mhm. I to są bardzo profesjonalne makijaże, więc to w tej chwili, czy z daleka, czy z bliska, wygląda perfekcyjnie. Okej. Okay. Mówiłaś o tym, że rozpoczęłaś tą przygodę, jakby powrót do, do tańca, już tego powiedzmy zawodowego, no bo zostałaś w tej najwyższej klasie, w sensie doszłaś do tego poziomu w czasie studiów, mniej więcej. I powiedz mi, to jest tak, że. Skupiałaś się tylko na tańcu. Czy właśnie studia ci jeszcze towarzyszyły, czy jeszcze była tam może praca, czy mnóstwo innych rzeczy? Jak, jak to wtedy godziłaś? Była też praca i były też studia, więc nie dało się tego tak do końca. To byłoby perfekcyjnie, gdybym mogła tylko trenować, poświęcać cały czas na wiesz, regenerację i tak dalej. Niestety tak pięknie nie było. Były też studia i była też praca. No i tak naprawdę od 7 do 22 w domu mnie nigdy nie było. Ale praca w tańcu czy poza tańcem? Na początku to było dwa lata poza tańcem. Okay. Pracowałam w korporacji w ogóle w księgowości, więc mhm. więc treningi po 8 godzinach siedzenia przed komputerem naprawdę były bardzo ciężkie, bo ja z takimi małymi oczami, wiesz, przychodziłam mhm. na tą salę, jeszcze się trzeba było skupić, jeszcze trzeba było dużo energii z siebie wykrzesać no i rzeczywiście te zajęcia kończyły się też późno, więc następnego dnia rano też było nieciekawie, więc to taka jakby codzienna impreza <grywa> prawie, że wieczorna. Wiadomo, że tak szybko po takim treningu nie zaśniesz, to nie jest możliwe, więc faktycznie no, ale wiesz, mhm. człowiek był młody. Jasne. Ale <grywa> mówisz, że tylko rady. dwa lata w księgowości, czyli tak. potem udało się już yy, pracować w tańcu. Z tak, tańcem, tak, tak, później po tych dwóch latach ja yy, Myślałam, że przejdę bardzo płynnie, czyli gdzieś tam będę miała pierwsze swoje lekcje tańca. I potem coraz więcej, coraz więcej tych klientów. Natomiast, właśnie wielość tych zadań nie pozwoliła mi absolutnie na to, żeby to wyszło tak płynnie. Ja się po prostu musiałam zwolnić całkowicie z tej pracy, więc można powiedzieć, że porzuciłam swoją pracę na etacie dla tańca i tak zdecydowałam po prostu w pewnym momencie, że na tyle mnie ta praca zdenerwowała. Tam mhm. stwierdziłam, że idę stamtąd i trzeba się w końcu zająć tym, co naprawdę czuję, że mhm. chcę robić. No i super się to potoczyło tak naprawdę może nie od razu było ekstra kolorowo, że ja miałam cały grafik wypełniony i tak dalej. Natomiast dosyć szybko, to tak, teraz z perspektywy widzę, że, że i tak tak naprawdę bardzo sprawnie mi to poszło. A powiedz mi w takim razie, czy zaczynając przygodę z tańcem, no i potem gdzieś to łącząc jeszcze z pracą w księgowości, ale przeszłaś na ten taniec, od razu twoim celem już było to, że jak w sensie jak już to poczułaś, ten sport. Że okej, okay, będę chciała uczyć tańca? Czy tak naprawdę przypadkiem się jakaś okazja może natrafiła Tobie, że, że wiesz, że wręcz chętnie, dobra, rzucam tą pracę i idę tam, wiesz, taka okazja Więc um, najpierw jeździłam do dzieci, tak naprawdę, do przedszkoli. Tak jak typowo każdy instruktor zaczyna, czyli gdzieś tam jeździ po przedszkolach i miałam takie zajęcia grupowe z dzieciakami i wtedy stwierdziłam, że Wolałabym uczyć dorosłych, zdecydowanie, dlatego że dla mnie zajęcia z dziećmi opierały się bardziej na ogarnianiu ich, czyli tak naprawdę na pedagogice, nie do końca na nauce tańca. Więc jeśli chciałam tak bardzo poważnie się zająć tą nauką tańca, to stwierdziłam, że wolę zdecydowanie z dorosłymi. No i tutaj też droga była dosyć standardowa, bo na początku yy, uczyłam pierwszego tańca, więc to jest też taka częsta droga, Instruktora tańca, że właśnie tworzy choreografię. A że ja w tych choreografiach czułam się całkiem dobrze, bo właśnie miałam te podstawy z tych grup tanecznych gdzieś tam, w których uczestniczyłam jako dziecko, więc byłam z różnych styli właśnie rozwinięta. Więc ja te kroki znałam i to nie sprawiało problemu, więc czułam się w tym dosyć na siłach, żeby po prostu te choreografie układać. No i rzeczywiście szło to bardzo ładnie. A później dopiero po jakichś 3-4 latach, tak naprawdę, zaczęło się to kształtować, że coraz więcej. Najpierw nie, nie lubiłam. Lubiłam bardziej zajęcia z parami i właśnie z pierwszego tańca niż z facetami solo. Mhm. Dlatego, że wiadomo, na tych zajęciach indywidualnych z mężczyznami musiałam ja się też więcej, wiadomo, ruszać, i powiedzmy po takich 5 godzinach tuptania tych kroków, naprawdę, czułam się trochę zmęczona. Więc. Rzeczywiście na początku stwierdziłam, że nie no, generalnie pierwszy taniec jest bardziej zróżnicowany, to są różne tematy i tak dalej, ale później mm, nadszedł taki moment, że coraz więcej było tych mężczyzn solo i ja zaczęłam po prostu mimochodem układać sobie swój program dla nich, dlatego, że oni zostawali u mnie bardzo długo. Mhm. <gry> oni się chcieli uczyć to kolejnych kroków, nowego tańca, po prostu w sumie czegokolwiek tylko, żeby zostać, więc ja stwierdziłam, okej, okay, no... To jakoś też samo wyszło, tak? Że z tematu na temat po prostu ja widziałam, że w szkołach tańca chociażby inni, inne instruktorki niechętnie też biorą pod, pod swoje skrzydła mężczyzn solo. Więc jest to faktycznie w szkołach też taki problem, że, znaczy problem, jak muszą, to biorą, tak? Ale ja znam też instruktorów i wiem, że nie, niechętnie po prostu zabierają się za ten temat. Czy to jest nudne dla nich nie wiem mhm. natomiast czy trudne. Natomiast dla mnie w pewnym momencie zauważyłam, że te tematy się nie kończą, że ja nie wiem, jak można w ogóle tak podejść pod ścianę, że nie wiadomo, co dalej. Przecież to jest mnóstwo do zrobienia. Przecież mhm. ci mężczyźni w ogóle potrzebują wszystkiego, tak? potrzebują tych podstaw po, po wiele rzeczy, po tą muzykalność, właśnie, po te aspekty rytmu. Mhm. Tak naprawdę i tej koordynacji. Więc ja zaczynałam od tego, że wymyślałam po prostu dla nich ćwiczenia, które według mnie będą działały na tą właśnie koordynację czy rytmikę, i w ten sposób układałam sobie swój program. Mhm. No i doszło do tego, że ten program na tyle się rozwinął, że ja w sumie to stwierdziłam, że dla mnie to jest na tyle klarowne i jasne, jak to powinno wyglądać. A jeszcze doszedł aspekt taki, że jednak zauważyłam, że mężczyźni mają. Super podejście do tego, to znaczy, że naprawdę takie zadaniowe, naprawdę są bardzo zmotywowani. Naprawdę ja mogę liczyć u nich na jakąś taką, właśnie dłuższą współpracę, bo. Pary na pierwszy taniec wiadomo, że mają cel wesele i później znikają, i tak naprawdę to się kończy, i tego nie ma. Zresztą często zdarzało się, że jedna osoba z pary była trochę przymuszona do tego tańca. To nie było zawsze tak kolorowo, że każdy chciał i każdy czuł się zmotywowany i czuł przyjemność z tych zajęć czy cokolwiek. Często niestety wyglądało to tak, że czy to jedna czy druga strona bardziej była do tego przymuszona przez właśnie okazję. Mhm. Więc ja stwierdziłam po tym wszystkim, że no super mi się z tymi facetami pracuje. Oni, program mam, jakby nie widzę nawet końca, w zasadzie jest tyle do zrobienia. Mają świetne podejście, super się dogadujemy, łatwiej jest o terminy, bo jest to jedna osoba, a nie dwie. I to zaczęło pełnić rolę takich treningów dla nich wręcz. Mhm. I to też było dla mnie fajne, bo ja byłam przyzwyczajona do tego systemu. Ja sama mam treningi, oni też traktują to treningowo i bardzo nam to mhm. obustronnie odpowiadało. To jest tak, że w ramach zajęć, jak zaczęłaś ty prowadzić zajęcia, gdzie zrezygnowałaś z tej pracy, to prowadziłaś, tak jak mówisz, te różne pozycje, i to rozumiem, w tej szkole. U tej żony, eee, tak? Tam dziewczyny? Nie, czy ja nie? Tak naprawdę czy to w różnych miejscach? wynajmowałam salki po prostu na terenie całego Krakowa. Okej, okay, czy to ty momencie. już wynajmowałaś pod, pod tak, siebie, że w sensie jako, tak. jako Monika proponowałaś tak, tak, tak. już. Ja już dawam ogłoszenia okay. jako Monika łódz, instruktor tańca, uh -huh. czy tam na odwrót. No, no, no. I, I wtedy właśnie założyłam gdzieś tam swoją działalność i tak dalej, więc ja po prostu. Okej, okay, czyli swoją... od razu od razu tak proszę, Ale to tak. na przykład. I co, nie, nie wiem, nie bałaś się na przykład na początku, że nie lepiej byłoby pod kogoś, czy w, może w, nie wiem jak to powiedzieć, w tym kręgu tanecznym jest może. tak, że raczej każdy pod swoim nazwiskiem działa właśnie? Właśnie nie, najczęściej to jest tak, że właśnie instruktorzy szukają e, zatrudnienia przy szkole. Tańca. No właśnie, i tak myślałem, nie, a tu jednak e, poszłaś ale jakoś, odważnie. Nie, jakoś tak, e, powiem Ci, ja się z tym czułam bardziej komfortowo, mimo okay. wszystko, że ja właśnie sama będę działać, że nikt mi nie narzuca. Jakoś chyba, nie wiem, mam taką naturę, że ciężko mi jest mieć narzucane coś. Mhm. I dla mnie to było oczywiste od początku, że ja będę po swojemu działać. Bo nie, nie widziałam też potrzeby. Okay. Znajdowałam sama klientów. Wstawiałam te ogłoszenia w coraz większych ilościach. Tak. Coraz czyli szukałaś dla par, właśnie dla tych, najpierw tych choreografii, tak. a docelowo potem dla, dla mężczyzn. I tak. co teraz już się przeszło? I powiedz mi, i teraz jak uczysz, mówisz... Yy... Jeszcze przejdziemy do tej działalności internetowej, która jest w ogóle bardzo ciekawa, chciałbym Cię też podpytać, ale jak teraz uczysz fizycznie, masz różne zajęcia, to to jest tak, że głównie rzeczywiście mężczyzn? Czy jeszcze uczysz też pary, albo te choreografie robisz, albo dzieci? Dzieci zdecydowanie nie, odmawiam uh -huh. od razu, <laughs> dlatego że uważam, że dzieci potrzebują naprawdę takiego specyficznego dla dzieci właśnie, charyzmatycznego dla dzieci nauczyciela, a ja uważam, że nie jestem taką osobą, więc... Mhm. Ja nie czuję. Uważam, że mogliby trafić lepiej, więc po co ja mam to robić, kiedy ktoś zrobi to lepiej, naprawdę. Więc nie chciałam się tym zajmować. Dla par, uczę pary w momencie, kiedy faktycznie zgłoszą się, chociaż ja nie daję już ogłoszeń o pierwszy taniec, ale jeśli wciąż ktoś z profilu dla mężczyzn zgłosi się, że chce pierwszy taniec, no to biorę również takie osoby, bo również potrafię to robić. Natomiast głównie ci mężczyźni zdecydowanie no najchętniej jakby okay. uczę tych mężczyzn rzeczywiście. To powiedz mi, jak tutaj w Krakowie teraz chciał na pierwsze zajęcia przyjść do ciebie, to czego się w ogóle spodziewać, bo to są w ogóle indywidualne i grupowe, czy, czy tylko indywidualne? Jak to wygląda? To są tylko indywidualne tylko. zajęcia, czyli lekcje indywidualne okay. i polegają na tym, że przychodzisz, jesteś na sali tylko ty i ja, Mamy lustro, mamy sprzęt do grania i zaczyna się lekcja. Okej. Okay. I czego na takiej pierwszej lekcji, nie tańcząc nigdy w życiu, nic poza, wiadomo, jakimiś, nie wiem, bardziej wyskokami do muzyki, no, wcześniej na imprezach, czego się <śm> mogę spodziewać? Jak to wygląda w ogóle z Twojej strony? Początek jest zawsze taki, że ja oczywiście pytam o cel, tak. Czy to jest jakaś szczególna okazja, która się zbliża, czy po prostu. Nadszedł taki moment w życiu, że ktoś chce się nauczyć tańca i po prostu chce załatwić ten temat. Więc jeśli ktoś nie ma szczególnie preferencji, no to ja zawsze proponuję taniec użytkowy, czyli dwa na jeden taki najbardziej uniwersalny taniec, który jest takim podstawowym tańcem w parze, czyli po prostu na wszelkiej imprezie, czy to jest sylwester, czy właśnie wesele, czy impreza w klubie, czy gdziekolwiek indziej. Nawet gdzieś tam jakaś, jakieś spotkanie firmowe, jesteś w stanie po prostu prosząc kobietę do tańca, zatańczyć z nią takie podstawowe rzeczy. Mhm. Jeśli ktoś zostaje u mnie na dłużej, no to uczę jeszcze różnych opcji rytmicznych, tak naprawdę tego samego tańca, bo wiadomo, może nas na imprezie spotkać różna muzyka. Ten taniec imprezowy, którego uczę, jest. Pasuje do 90% piosenek, no ale powiedzmy, trafia się na przykład rock and roll, czy troszeczkę inny styl muzyczny, który będzie miał już inne akcentowanie, i może się zdarzyć tak, że ten taniec trzeba troszeczkę dosłownie zmodyfikować, i on już pasuje. Więc ja wtedy uczę już różnych tych wariantów, które po prostu. Modyfikacji takich, które dają bardzo wiele i w ten sposób człowiek czuje się jeszcze pewniej na imprezie, bo tak naprawdę czego nie zagrają, to on jest w stanie do tego zatańczyć. Wiadomo, można po prostu sobie usiąść na chwilę i odpocząć, ale nie trzeba tego robić i po prostu wtedy już może zatańczyć się zupełnie do wszystkiego. Mhm. E Mówiłaś o tym, że jak ktoś zostanie u ciebie na dłużej, od razu mi się nasunęło naturalnie pytanie, to w jakim czasie jesteś w stanie mnie tych podstaw nauczyć? Ile to mnie wi wiadomo, pewnie zależy też od materiału, nie? Ale plus, minus są jakieś takie ilość lekcji, które bym musiał wziąć, żeby ten taniec użytkowy, imprezowy, jak to mówiłaś, też ogarnąć? To faktycznie bardzo mocno zależy od przypadku, bo są osoby, które zupełnie nic nie tańczyły, ani też nie miały do czynienia za bardzo z jakimkolwiek sportem. Czyli koordynacyjnie naprawdę te osoby mają duży problem. Sportowcom łatwiej? No tak jak mówiłam gdzieś tam, że jeśli nawet to nie był taniec, ale jakikolwiek sport, który wymaga łączenia ruchów ze sobą, to o tyle jest łatwiej potem koordynować jakikolwiek kolejny ruch. Więc im wcześniej się czegoś, za coś takiego zabierzesz, tym później łatwiej jest po prostu też w tańcu. No i tutaj to, to jest częste pytanie od moich klientów, więc jakby ja też nie jestem im w stanie jakoś jednoznacznie zagwarantować, tak? Bo ja im jestem w stanie powiedzieć średnią. Nie jestem w stanie zagwarantować, że on akurat w tym czasie się nauczy. Ja bym mhm. powiedziała, że taniec użytkowy też jest taki rozwojowy w sensie. Możesz spocząć na podstawach i stwierdzić, to ci wystarcza, ale możesz uczyć się kolejnych i kolejnych figur, rzeczy, możesz być jeszcze bardziej muzykalny, jeszcze pewniej się w tym czuć. I ja myślę, że to jest kwestia raz tego, kiedy ktoś mi powie, że jemu już wystarczy. No, albo kiedy gdzieś tam już ja powiem, że no wiesz, naprawdę, już możemy zabrać się za inny taniec, już, mhm. już umiesz naprawdę sporo. Ale. Konkretnie, jeśli miałabym określić, no na pewno około 20 godzin, no wiesz, żeby stać się na te podstawy, w sensie, żeby, no takie podstawy w moim rozumieniu, no bo dla, dla kogoś podstawy mogą być już po czterech zajęciach, ok. Mhm. Miałam kiedyś chłopaka, którego w dwie lekcje nauczyłam praktycznie wszystkich figur, które w ogóle robię z ludźmi w dwa miesiące, więc... To jest naprawdę bardzo, mhm. bardzo różne. A te 20 lekcji to jest raczej co tydzień, czy raczej dwa razy w tygodniu? Jak, jak zalecasz? Najlepszy według mnie system jest przynajmniej dwa razy w tygodniu, dlatego że jesteśmy na bieżąco z tym materiałem. Nie musimy dużo czasu poświęcać na powtórkę tego, co było tydzień temu, bo mhm. to już może być tydzień to już może być sporo. Mhm. A powiedz mi, dla ciebie z perspektywy instruktora, ty mówiłaś, że odnajdujesz się w tym y, tańczeniu z, z mężczyznami i nauce, nauce tego tańca, y, ale jak to wygląda z perspektywy pracy? Na przykład, ile jesteś w stanie w ogóle godzin tak dziennie przepracować? Bo też mówiłaś, że fizycznie to przynajmniej na początku cię dużo kosztowało. Tak, tym bardziej, jak jeszcze wcześniej jestem po treningu i e, jeszcze na przykład to wtedy lekcje moje to jest praktycznie w porównaniu z moim treningiem odpoczynek, <laughs> bo, e, bo jest duża różnica energetyczna, jednak jak, e, jak trenuję, a jak mam lekcje. Dziennie ja nie przekraczam 6 godzin, ale nie pod rząd. Pod rząd mam zwykle 4. Mhm. godziny i to jest taki maks, który jestem w stanie, bo wiadomo, wtedy już muszę się napić, zjeść, odpocząć, siąść, mhm. a cztery godziny jestem w stanie tak jednorazowo, powiedzmy, jakimś tam okay. ciągiem. Yy, ale mówiłaś też, że po twoim treningu, czyli ty tańczysz cały czas systematycznie, tak? Tak, tak, tak. tak. Bierzesz udział w zawodach i tak dalej? Nie? Teraz miałam przerwę roczną od zawodów, ale myślę jeszcze do nich wrócić, więc yy, jakby z tym przeznaczeniem okay. ostatecznie trenuję, tak. No ale to... Yy... To jest tak, samorozwój? Masz jakieś cele sportowe w tym? Czy nie wiem, nie możesz wypaść z tego rytmu zawodów, bo nie wiem, twoja nauka jakby mężczyzn, czy, czy, czy jakiekolwiek inne nauki tańca, w sensie byś, czy byś wróciła do grupy, mam na myśli, czy do par, bardziej by ucierpiało? Czy, to jest, czym to jest tak, że ja nie chcę z tego rezygnować i ja tak naprawdę zamierzam zawsze już tańczyć, bo... Okay. <noise> bo zauważyłam, że ja się po prostu dużo lepiej czuję, to jest jedno. Dwa, mam dużo lepszą kondycję niż... Po takich dłuższych na przykład przerwach gdzieś tam. Więc ja w pewnym momencie podjąłam decyzję, ja nie chcę z tego rezygnować, bo po prostu to jest dla zdrowia też i dla utrzymania takiej właśnie dobrej kondycji. Ja się po prostu dobrze czuję z tym, że nie męczę się wchodząc po schodach tak? mhm. albo po prostu e, zwykłe, gdzieś tam codzienne zagonienie, nie sprawia mi problemu żadnego, więc mhm. e, myślę, że na długo na pewno w tym pozostanę. Okej. Okay. Bo ja to też tak myślałem, że jak. Ym tańczyłaś zawodowo, żeby zdobywać te klasy i wygrywać zawody, to dzieje się właśnie z perspektywy tego, że uczysz się tego jak najbardziej, zyskujesz też jakąś pewnie prestiż czy klasę, no ale dzięki temu masz taki jakby w cudzysłowie dyplom do tego, żeby uczyć ludzi dalej, bo rozumiem, że też nie ma czegoś takiego, żeby, że nie wiem, ja teraz mogę zrobić kurs, nie wiem, instruktora tańca? Czy możesz, uczyć? możesz, tak, ja robiłam, ale wiesz co, Aha. szczerze powiem, nikt mnie o to nigdy nie pytał. To jest mhm. najśmieszniejsze. Jedna osoba się trafiła, która zapytała mnie no, jakie ja mam wykształcenie w tym kierunku, albo czy ja mam właśnie jakiś dyplom Czym... instruktora i to było w ogóle na samym początku, czyli myślę, że jednak no to jak ludzie. Ale trochę... obcy zaufanie zdobywają do ciebie, wcześniej, zwłaszcza, bo teraz jeszcze Wiesz, też co... będziemy o tym mówić w internecie, ale mm -hmm. przed, przed tą dobą to skąd to zaufanie? Ludzi to mam wrażenie nie do końca interesuje. W sensie oni przychodzą do ciebie na zajęcia. I widzą, jak się czują, ja, jak, jak to wszystko wygląda, i tak dalej. I wydaje mi się, że jeśli wzbudzasz ich zaufanie, jakieś takie, jeśli to ma sens, wszystko, co do nich mówisz, um, i jeśli im to zaczyna wychodzić i są w stanie, wiesz, zrozumieć wszystko i powtórzyć. No, to myślę, że to jest takie ludzkie podejście, że oni no nie pytają cię już, no, słuchaj, jakie masz tam dyplomy, czy coś z ciekawości, często oczywiście pytają, mhm. a, czy tańczysz, czy tańczysz w tych turniejach takich i tak dalej, bo chcą po prostu gdzieś tam wiedzieć i są zaskoczeni, że w sumie, no, wiadomo, to się już w takim wieku pewnie dużo ludzi rezygnuje z tego, więc faktycznie kojarzy się to może z nastoletnim gdzieś tam wiekiem, bardziej takie zawody sportowe i tak dalej. Więc nieraz są zaskoczeni, ale natomiast tańce towarzyskie ma też grupy seniorskie, to w ogóle mhm. nawet 60 plus czy 70 plus się trafia w no, więc na pewno. Ale nie, no bo też mi bardziej chodziło o to, w, wcześniej nawet zaczynając to całe pytanie, jak to mo mhm. może wyglądać, albo jak ja to sobie w głowie w ogóle poukładałem z perspektywy y, czy, czy bycia coraz lepszym tancerzem, czy potem prowadzenia zajęć, y, czy jakbyś tylko tańczyła, same zawody, to czy w ogóle są ludzie, którzy się z tego utrzymują i czy to jest rzeczywiście w ogóle jakieś intratne zajęcie, czy to rzeczywiście jest fan? To jest częste pytanie, i z tego się nie da jako tako utrzymać. W sensie na pewno w swoim życiu więcej pieniędzy w to zainwestujesz, niż wyniesiesz. No i właśnie o tym chodziło. że jeśli uczysz tańca potem, czyli to daje ci przepustkę w pewnym sensie, no bo to jest wiedza, tak? to jest. E... O i właśnie, właśnie. O, to, tak, tak. Taki gdzieś miałem tok rozumowania, tak. no bo z mm -hmm. nauki to wiem, że przyjdę do ciebie na godzinę, zapłacę tobie tam 50, 100, 300, mm -hmm. 500 zł, nieważne. Tak. Okay. Natomiast ludzie o to nie pytają. Ale, aha, okay. W sensie Ale... o twoje kwalifikacje, czy tam... No mi się przynajmniej nie zdarzyło. Mówię, Ale czyli co? Dosłownie. Wystarczy, żebym klepnął teraz ogłoszenie w internecie, uczę tańczyć i może ktoś do mnie się zgłosić? Rzeczywiście? Że... No wiesz, zawsze ktoś się może zgłosić, no bo tak jakby, no wszystko możesz, ogłoszenie na każdy temat możesz zamieścić. Natomiast weryfikuję to już... Ja, wiesz, zbierałam opinie przez te lata i tak dalej na mojej stronie. Mhm. To się samo zweryfikowało. W sensie mhm. ludzie byli zadowoleni, więc samo to się napędzało dalej. Okay. Natomiast na pewno... Trenowanie też. Na przykład, ja nie chciałam w pewnym momencie zrezygnować też z moich lekcji indywidualnych, bo myślałam sobie, że może tylko kursy online teraz, że już mhm. może odejdę bardziej od tej formy na żywo, ale stwierdziłam, nie chcę, bo to jest dla mnie wciąż. Przypominanie sobie tych różnych problemów, tematów, które ci mężczyźni mają, i to jest taka inspiracja na bieżąco dla mnie, mm -hmm. bardzo mocna. I te tematy, tak naprawdę, y, do social mediów tworzą się same, bo mm -hmm. tak naprawdę to jest bardzo powtarzalne, z czym się spotykam. Y, I w pewnym sensie te tematy się kształtują bardzo mocno i po prostu same do mnie przychodzą. Mm -hmm. Więc ja nie chciałam też z tego zrezygnować. Y, a jeśli chodzi o trenowanie, właśnie tańca towarzyskiego, na pewno. I wiesz, żeby przekazywać tą wiedzę później, jest, yy, jest potrzeba przejścia tej drogi, tak? Bo to samej teorii ty się tego nie nauczysz. W sensie, jeśli ktoś nie był na pewnym poziomie tanecznym, no to myślę, że pewne rzeczy jest mu ciężko w ciele poczuć, bo to też chodzi nie tylko o wiedzę, tylko właśnie o poczucie, że ja na przykład jestem w stanie powiedzieć mojemu kursantowi. Za mało, musisz robić więcej, albo mm -hmm. to jeszcze nie jest ten poziom. E, musisz na przykład kolana ugiąć bardziej. I ja jestem przekonana, że tak ma być, bo ja po prostu to czuję na sobie. Mm -hmm. A jeśli ktoś na przykład z samej teorii wiedziałby, e, że tak powinno, tak i tak powinno być, no to niekoniecznie byłby taki przekonany do tego i niekoniecznie tak bardzo egzekwował po prostu to, jak to ma wyglądać i dlaczego właśnie tak, mm -hmm. jakby co z czego wynika i tych e, połączeń w ciele, czy tych mięśniowych, e, czy czy właśnie ruchowych jest na tyle dużo, że tak naprawdę, no, patrząc na ruch, ja od razu w ten sposób, dzięki tej wiedzy, którą mam, mogę wychwycić, mhm. co jest nie tak, że łopatka nie pracuje, albo że, nie wiem, stopa jest. Niepracująca też. Mm -hmm. I od razu mi to wpada do głowy naturalnie, bo po prostu wiem, jak to u mnie zadziałało. Mm -hmm. No i to tylko, tylko w tym aspekcie, jakby trenowanie też tego tańca na bieżąco i rozwijanie się w tym temacie na pewno ma bardzo duże znaczenie i na pewno przekłada się w dużej mierze na mm -hmm. to, jakim jesteś nauczycielem, aczkolwiek. Y jeśli ktoś by mnie zapytał, czy zawsze dobry tancerz jest dobrym nauczycielem, powiedziałabym, że absolutnie nie. To nie jest decydujące o tym, mm -hmm. że dobry tancerz oznacza dobrego nauczyciela, więc mm -hmm. no. Tutaj. Nie, bo też też szereg takich aspektów mi się wydaje, wiesz, psychologicznych, podejście do człowieka. Wystarczy, że ktoś jest butem i no to ciężko, żeby uczył, bo potem dostanie kilka negatywnych opinii i no szkoła czy tam jakkolwiek to będzie prowadził, padnie po prostu. Tak, trzeba mieć też wyczucie właśnie takie co do ludzi, czego oni właśnie potrzebują. Trzeba taką wrażliwość mieć na bieżąco mm -hmm. właśnie. Co, czy wiesz, inna prawda? sprawa też mi się wydaje, że jeżeli ty tańczysz, no to mimo wszystko, no wiesz, Musisz się pewnie w jakiś sposób prowadzić w takim sensie, żeby odpowiednio wyglądać, zjeść i tak dalej. I wiesz, to też buduje cały autorytet, a nie że potem nagle, wiesz, byś piwo sobie otwierała w cudzysłowie na, na treningu, czy tam jeszcze jakieś inne, wiesz tam, pizka wjeżdża. I nie mówię, że tańcerz tego nie może, nie? bo ten, w sumie o tym nie rozmawialiśmy, jak wygląda dieta, ale no, że wiesz, to wszystko jednak buduje cały ogląd, a bez tego to, tak, tak. to ten codzie. To na pewno wpływa na ilość energii, też, no. jaką a, masz to, gdzieś tam, na ale nawet tancerze mają różne gdzieś tam swoje. Etapy, okay. także to nie jest tak, że ty nos, to trzymasz, tą dietę, nie możesz nic zjeść i tak dalej. Wracając do tańca mężczyzn, bo to w ogóle bardzo ciekawy temat, że w tym upatrzyłaś swoją taką niszę i też w czym polubiłaś po prostu, że, że dobrze ci się pracowało. Jak przyjmujesz osoby fizycznie na zajęcia mężczyzn? To ty ćwiczysz z nimi, właśnie, bo ty mówiłaś, że musisz poczuć też coś tam na sobie i tak dalej. To jest tak, żebyśmy w parze na przykład tańczyli, jakbym do ciebie przy, to jest tak, że raczej ja stoję obok, a ty mi pokazujesz kroki, jak to mniej więcej wygląda w ogóle? To jest różnie, w zależności też od potrzeb troszeczkę. Natomiast ja zawsze staram się rozwijać mojego kursanta wielotorowo, czyli jakby tłumaczę mu na początku, dlaczego jest istotne, żeby on umiał też tańczyć solo, chociażby umiał zatańczyć w parze. Chociaż wielu się przed tym tańcem solo bardzo wzbrania gdzieś Czemu? tam. No, wiadomo, że taniec solo jest dla nich takim bardziej wyzwaniem. Ja patrzę obok na nich, oni muszą sami przed tym lustrem rzeźbić tam. Ale sobie. potem jest impreza, jest kółeczko, tak. i wszyscy tańczą. Tak, I niemożliwe. na sprawę, że myślę, że to rodzi też u nich mniejsze poczucie dyskomfortu mimo wszystko, bo mogą sobie zawsze tego odmówić, nie mają takiej presji, że muszą zatańczyć, bo mogą przecież usiąść, wyjść, nie wiem, cokolwiek zająć się jedzeniem na imprezie, więc myślę, że. To jest mniejszy ich taki ból trochę, dlatego właśnie nie wydaje im się to takie konieczne, no bo jednak wiele ich to energii takiej też psychicznej kosztuje na pewno, żeby zacząć w ogóle tańczyć, więc myślę, że w pierwszej linii po prostu chcą się zająć tymi najbardziej. Naglącymi potrzebami, a później gdzieś tam ewentualnie, jak już się obędą z tym wszystkim, to godzą się na ten taniec solo, który myślę, że nie wydaje mi się tak konieczny po prostu mhm, na ten moment. Mhm. A co w ogóle bardziej jeszcze na tym etapie, takim, gdzie kilka różnych nie wiem, sekcji tanecznych, no w sensie sekcje w parach i mężczyzn już też uczułaś tańczyć. Y co tam szale bardziej w kierunku mężczyzn przechyliło, że, że Ciebie tam zainteresowało? Co to takiego było? No właśnie to, że są bardzo cierpliwi, bardzo wytrwali w tym, bardzo tacy skupieni na celu. Mhm. Bo na przykład kobiety widzę, że często... Zmieniają w trakcie na przykład troszeczkę zdanie, że może inny taniec, szybko się nudzą też. A też solo uczysz kobiet? Nie, akurat mój partner okay. uczy jakby kobiety, więc gdzieś tam wymieniamy się tymi okay. spostrzeżeniami. Nie chcę też tutaj kobiet jakoś bardzo w jeden worek w ogóle wpakowywać absolutnie. Są bardzo też różne przypadki, ale to, co zadecydowało, to myślę, że właśnie to, że oni to traktowali tak jak właśnie taki trening. Dla mnie to było też takie bardzo logiczne i, i super, że mogę z nimi liczyć na taką dłuższą współpracę, czyli po prostu faktycznie czegoś im w, ich w dłuższym okresie nauczyć, mm -hmm. jakiś tam program im zaproponować i tak dalej. Mm -hmm. A jak mówiłaś, że też na początku prowadzisz taką rozmowę, w ogóle ktoś po co przychodzi, jak tam wygląda, wiadomo jaką ma przeszłość. Jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy takiego ogólnego, jakie są w ogóle cele, że mężczyźni przychodzą do ciebie? Najczęściej tańczyć. przychodzą, bo czują ograniczenie po prostu w tym zakresie, czyli czują, że jest impreza taneczna i niestety znowu będzie trzeba tańczyć, a oni już przestają w ogóle mieć ochotę na tą imprezę przez to właśnie, że będzie trzeba tańczyć. Często się tego wstydzą, jak wyglądają na parkiecie lub czują się no bardzo, bardzo niekomfortowo właśnie przez to, że być może nie potrafią, albo w swoim mniemaniu gdzieś tam wyglądają w tym tragicznie. Często przychodzą osoby, które chcą komuś na kimś zrobić dobre wrażenie lub zaimponować komuś, nawet chociaż to już wiadomo jest jeszcze więcej niż, niż brak porażki, tak? Więc najczęściej to jest nawet oczekiwanie tego, żeby po prostu nie było katastrofy, tak? Mhm. Więc Dlatego też często właśnie... Mm... Ukrywają gdzieś tam to, że właśnie nie chodzą, że chodzą na te zajęcia taneczne, bo chcą kogoś zaskoczyć, właśnie nie chcą, żeby się dowiedział. Nieraz miałam już kombinację z tymi terminami, bo mhm. dziewczyna nie może się dowiedzieć, albo gdzieś tam też nie chcą okłamywać tej drugiej strony, a to wszystko w dobrej wierze i tak dalej. Natomiast. Um... Dlaczego swoje dziewczyny nie chcą powiedzieć, że się uczy? No bo właśnie tańczyć? chcą ją zaskoczyć pozytywnie okay. na imprezie, po tym, że o, super. Okay. <laughs> albo wiedzą, na przykład miałam też takie przypadki, że wiedzą, że ich dziewczyna tańczyła gdzieś tam coś, czyli mm -hmm. potencjalnie czuje się lepiej w tym temacie i mm -hmm. będzie dobrze tańczyła potencjalnie, no a oni nie czują się mocniej, więc chcą po prostu się podszkolić, mm -hmm. żeby nie wypaść źle, powiedzmy. Mm -hmm. A Rozumy generalnie, najczęstszym... żeby iść na taką imprezę, to trzeba umieć tańczyć? Jak dla mnie to nie. No. Ale nie Ale wiesz, bo właśnie o to mi chodzi, nie? No bo wiesz, ty i tak potrafisz tańczyć i w sumie od małego tańczyłaś, więc już nawet jak w tym wieku licealnym szłaś na imprezę, to i tak już miałaś przód, to nie wiesz, jak to nie jest nie tańczyć, ale bardziej mi chodzi o to, że buduję tą swoją wypowiedź na podstawie tego, co ty mówisz, że tobie mężczyźni przekazują. I czy rzeczywiście aż tak silnie to bije, że, że trzeba umieć tańczyć, żeby ja iść na zawsze imprezę? Ja się zastanawiam, wiesz, co tak naprawdę znaczy dla danej osoby umieć tańczyć, bo może się okazać, że dla kogoś. Jest wystarczającym, zależy, kto jest jak wymagający względem siebie, dlatego że może się okazać, że zna podstawowe gdzieś tam kroki, nie musi nawet jakoś pracować z danymi częściami ciała specjalnie, tylko po prostu sobie tak jakby chodzi do tego rytmu, koordynuje to wszystko w miarę poprawnie i to może się okazać, że wystarcza, i on stwierdza na tej podstawie, że ktoś potrafi tańczyć. No ale dla drugiego mm, będzie jakby taka osoba, która potrafi tańczyć, wyglądała zupełnie inaczej, czyli powiedzmy, naprawdę będzie robiła efektowne gdzieś tam jakieś obroty, czy figury i, i różne rzeczy, które przykuwają uwagę, na przykład. Więc to jest trochę mm, na zasadzie takiego poczucia jednak każdej osoby, mhm. w którym momencie czuje ten, ten człowiek, ta osoba, że umie tańczyć. Mhm. Czyli ja zawsze mówię, Mm, że od nauczenia się kroków, na przykład miałam e, takiego kursanta, który jak dla mnie wszystko już umiał. W sensie robił to, co mu kazałam, tańczył mnóstwo figur, wszystko było w rytmie, prowadził mnie bez problemu. Ja wiedziałam wszystko, co mam robić. No a on dalej narzekał, że nie potrafi nic. Mm -hmm. <laughs> I na przykład. I ja go właśnie dopytywałam, okej, okay, co to dla ciebie w takim razie znaczy, że ty powiesz, umiem tańczyć w końcu, bo ja chcę cię tego nauczyć, więc ja muszę wiedzieć, w którą stronę teraz iść w takim razie. Bo ja w moim wyobrażeniu uczę cię tańczyć cały czas, no ale ty mówisz cały czas, że to jeszcze nie jest to, więc w takim razie zobaczmy, co to będzie. Mhm. No i właśnie, on okazało się był właśnie tak bardzo wymagający względem siebie, więc my przeszliśmy potem do różnych pozostałych innych rzeczy, innych aspektów, mhm. bo taniec ma bardzo dużo przecież e, odsłon swoich i można wnikać coraz głębiej, coraz głębiej i mm, na początek to jest wiadomo, kierunki, muzyka, gdzieś tam koordynacja ruchowa. Mhm. No, ale czy to już umiesz tańczyć, czy jeszcze nie? Mhm. <gry> to jest pytanie, nie? W którym momencie dla ciebie to jest komfortowe? To jest też y, kwestia, żebyś ty to poczuł, że po prostu tobie to wystarcza, mhm. ty się czujesz pewnie w tym temacie i czujesz, że to potrafisz, że po prostu dasz radę, nie? Mhm. Natomiast potem można doskonalić rzeczywiście te dalsze warstwy. Aha. Czyli jeszcze bardziej być muzykalnym, jeszcze ciekawiej wykonać ten taniec przecież aha, aha. bardziej różnicować na przykład. Więc tych warstw potem, no mówię, to się praktycznie kończy. Można robić mocniejsze, gdzieś tam te ruchy, bardziej wyraziste później. Więc no, jest co robić? Tego jest naprawdę można wnikać bardzo głęboko w to. I właśnie to mi się podobało też w mężczyznach, że oni. Tak bardzo cierpliwie te tematy przyjmowali, mhm. że oni, miałam wrażenie, nie nudzą się tymi, oni tak bardzo mi ufali, właśnie, że mm, że ma to sens, co zresztą też często wyrażali w słowach, że ma to sens, ale bo ja staram się w log najbardziej logiczny dla mnie i dla drugiej osoby sposób przekazywać to, co mam na myśli. Ale właśnie, że byli tak, że dawali mi też tą swobodę twórczą, że tak powiem, że ja mogę z nich wyrzeźbić coś, że dają mi ten czas i ja mhm. mogę coś z tym zrobić. No i to najlepsze efekty przynosiło, bo myślę, że niestety no, nauczyciel też czuje. Jeśli my mu dajemy presję pewną, że no chcielibyśmy, żeby to szybciej już ten efekt był i tak dalej, to myślę, że to nie do końca zależy tylko od niego. A taka presja jednak jest wyczuwalna przez niego mhm. też i nie daje tego komfortu pracy i takiego skupienia, jakiego, mhm. jaki byłby pożądany. Zaczęłaś też się dzielić yy, w sumie niedawno, z tego co wiem, to minął rok, jak zaczęłaś się dzielić też taką wiedzą w internecie, Prawie. na temat właśnie. Yy, Tańca mężczyzn, głównie w sumie kanał się nazywa Męski Taniec, i tam możecie Monikę znaleźć, gdzie pokazuje różne typy. Y, chyba głównie, znaczy zdecydowanie dla mężczyzn, ale nie wiem, tam w parach też czasami wiem, że pokazujecie, mm, tak, więc, w więc mm. myślę, że to dwie strony mogą wynieść. Więc jeśli kobiety mm -hmm. nas słuchają, a ostatnio przeglądałem statystyki, to wiem, że trochę więcej kobiet śledzi mój, mój przynajmniej z mojej strony odbiorców mm -hmm. kanał, więc, więc też jak najbardziej, jeżeli potem z partnerowi by chciały kanał podesłać, to Męski Taniec jak najbardziej mm, nie nie można się. podsunąć i. I tutaj różne typy od Moniki zobaczyć. Tak samo wiem, że są kursy szkolenia, które też można nabyć, albo po prostu wiadomo, partnera zgłosić w Krakowie lub okolicach do Moniki. Chyba, że ktoś z innego miasta też dojeżdża, tak najbardziej tak. zapraszamy. Ja na rozmowę z Poznania przyjechałem. Także i, i tańczyć może ktoś by dał radę przyjechać, nie wiem, z Wrocławia, chociaż czy z Katowic, to w sumie niedaleko. Dużo mam e... osób z Warszawy też o. tak. O, no tu widzisz, to widzisz. A to w sumie jest kawałek, nie? Z trzy tak. godzinki, pewnie. Tak, nie, tak, tak. Drogi. Mm -hmm. e... I do tej wiedzy internetowej chciałem się podpytać do tego, co tłumaczyłaś teraz na temat facetów i tego, co to jest umieć tańczyć, a co nie. Bo ja to też tak odebrałem, że nawet z perspektywy kobiety, ty mówiłaś, że na przykład już wiesz, co masz robić, jak tam, czy twój kursan dogarnia, czy nie. I mi się też tak wydaje, że to jest chyba trochę mocno subiektywne, nie? że jak kobieta odbiera jakiś taniec, teraz jak to biorę, że na jakichś imprezach, gdzie byłem i wiesz, taniec jest jednak bardziej w parach niż taki w kółku, czyli nie klubowy, tylko bardziej nie wiem, wesele. Mhm. No i na przykład wiesz, jakaś żona czy koleżanki słyszę, że mówią, że a ten fajnie tańczy, ja patrzę, a tam nie. Gościu, obracaj. Raz, drugi, trzeci, piąty. Nie? I tym dziewczynom się to podoba. A ostatnio widziałem gdzieś tam na rolce chyba, czy, czy na relacji dodawałaś, że kobiety nie lubią, jak się mm. je tyle obraca. To, to jak to jest? Same w kobiety to przyznały na moim profilu, powiem szczerze, bo ja po prostu im zadałam to pytanie. Nie chciałam być gołosłowna i nie chciałam narzucać swojego zdania absolutnie. No i stwierdziłam, zrobię ankietę dla kobiet w takim razie. I ta kobieta, ta, jako ta ankieta mm -hmm. sama pokazała, że kobiety tak naprawdę... Nie lubią być non stop obracane, więc ja zresztą to też słyszę na lekcjach, tak naprawdę to, co przenoszę na social media, to jest to są tematy tak naprawdę z moich zajęć, więc mhm. ja, tak jak mówię, tworzę tworzę je na bieżąco, bo one same wychodzą. Mhm. Więc. Um, Kobiety powiedziały, że, że no nie jest dla nich to fajne rzeczywiście. Natomiast oczywiście zdarzają się wyjątki od reguły, jak, jak we wszystkim i są kobiety, które non stop lubią się kręcić, ale ja też w moich materiałach, gdzieś tam i rolkach często zaznaczam, że najważniejsze to jest obserwować po prostu tą partnerkę, bo oczywiście ludzie są różni i niektóre partnerki lubią się obracać cały czas, a niektóre. Jeszcze mniej niż ta średnia, nawet więc zawsze są odstępstwa, w którąś stronę mogą się po prostu mhm. zdarzyć. Więc no, trzeba obserwować. Widzę, że partnerka się na przykład po drugim obrocie zaczyna przewracać, czy no to wątpię, żeby to dla niej było komfortowe, więc staram się ją stabilizować mhm. jakoś i po prostu tych obrotów tańczę mniej albo tańczę figury, w których ją bardziej trzymam na przykład. Więc to wszystko trzeba do partnerki mhm. dopasowywać, ale generalnie faktycznie ja też bym powiedziała, że. Mm, Taniec to nie tylko obroty. Więc trzeba, żeby taki naprawdę mieć fan z tańca, trzeba odnosić go zawsze do muzyki. Dlatego że um, muzyka nas nigdy nie znudzi. Jeśli ktoś tak naprawdę ma fan ze słuchania muzyki i z ruchu do tej muzyki, to może tańczyć nawet podstawowy krok. I to często też u mojego partnera na zajęciach kobiety przyznają, że. Jak fajnie, rytmicznie facet tańczy ten krok podstawowy, to one nie potrzebują nic więcej, one mogą nawet super się bawić tym krokiem. A czasem przekombinowany taniec, taki, który. Bo właśnie mężczyźni podchodzą do tego tak, że więcej figur, więcej figur, bo nudno w tym tańcu. Bo brakuje troszeczkę tego, takiej zabawy właśnie samym tym wypełnieniem tańca, tak naprawdę. A skupia, skupia się za bardzo taka osoba na, na tych. W na torcie, mm -hmm, że tak powiem. Mm. Na tych elementach, które gdzieś tam no, są może ciekawe i fajne, ale zawsze przesyc jakby budzi odwrotny efekt. Więc mm. Mm, nie może być tych obrotów na pewno za dużo. E, ja bym się skupiała bardziej na tym, żeby po prostu bawić się muzyką, bo mm -hmm. no, tak jak mówię, trzeba y, takiego wyczucia też tej partnerki. Ja tak specjalnie to pytanie tak poddałem z tymi obrotami, bo po prostu gdzieś to niedawno po prostu wyśledziłem u ciebie na profilu, mhm. a wiesz mi chodziło o to, też w sumie rzeczywiście takie komentarze gdzieś słyszałem i mówię, wiesz jak przyjdę do ciebie, jednak dowiem się czegoś innego, że nawet te partnerki, koleżanki czy żona powiedzą, nie, to lepiej niech nie obraca, tylko robi to czego Monika go nauczyła, nie? I mhm. że właśnie to nie tylko będą obroty, tylko różne mhm. inne tam rzeczy, nie? No, to są przeróżne elementy, natomiast no. Tak jak mówię, to wszystko zależy od preferencji. Jeśli mamy y, przy sobie kobietę, z którą możemy na ten temat porozmawiać, no to super. Dlatego, mm -hmm. że to może się okazać, że, że zależy bardzo od osoby. Każdy ma swoje wypełniacze. Ja zawsze, tak jak mówiłaś a propos tańca, ja zawsze najbardziej lubię śpiewać. Nie umiem tańczyć, dlatego... znaczy śpiewać też nie, ale po prostu z, znam dużo piosenek, to śpiewam pod nosem ich tekst. No i super. To, 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 to zawsze najlepiej. Ale wiesz co, jak potrafisz śpiewać, to znaczy, że y, jakby Znasz te utwory, w sensie jak potrafisz je zaśpiewać, musisz je znać. I taka przewidywalność, właśnie w muzyce, jest super przydatna w tańcu. Mhm. Dlatego, że ty już wiesz, co za chwilę się w muzyce wydarzy, i możesz tanecznie później bardzo fajny mhm. element sobie wstawić, mhm. właśnie w tym momencie, który powiedzmy lubisz, albo który wyczuwasz, czy też wiesz, jaki on będzie, tak? Mhm. Czy jest słabszy, czy mocniejszy. No, Super. znaczy powiem szczerze taki prywatny cel, wie, że różne inne rzeczy teraz w życiu robię i gdzieś jeszcze to czeka, ale na pewno chcę się nauczyć tańczyć w takim sensie, że nigdy się nie uczyłem mówię, mi muzyka w tańcu nigdy nie przeszkadzała, więc nie mam takiej jakiejś krępacji czy blokady, ale z drugiej strony wiem, że to by było fajne, tak po prostu dla siebie, dla też jakiejś takiej na pewno pewności siebie na parkiecie, mhm. no bo to wtedy czuć, nie? że ktoś umie tańczyć. Ja z perspektywy faceta, wiesz, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mam żonę, raczej kobiety, w kobietach nie raczej, tego na pewno gustuje ale no widać, kiedy facet ma taki, wiesz, błysk w mówię to o innych, bo jako DJ pracowałem, więc czasami mhm. obserwowałem parkiet i było widać, gdzie jest facet, z takim błyskiem w oku, ruszy bioderkiem i trzy dziewczyny już w cudzysłowie piszczą za nim, w sensie nie chodzi o to, że tam coś się miało na scenie jak tak. tylko wiesz, że, że to rzeczywiście mm -hmm. bije pewność, a tu z boku dokładnie. jakiś gościu ledwie drepta lewą nogą sobie prawą. Przy, I wygląda to czasem trochę niezdarnie. No dokładnie, ale właśnie widzisz, te ruchy bioderkiem czasem są uznawane właśnie za, może niemęskie, może yy, nie wiem, yy, nadmierne, tak, a, a właśnie ja uważam, że dlaczego nie? Przecież... Yy, Dlaczego coś ma być męskie, coś męskie? W sensie taniec jest na tyle właśnie fajną otwartą dziedziną, że naprawdę ruchy biodrami nie są zarezerwowane tylko dla kobiet i e, mnie mega zawsze pociągał e, tańczący facet mhm. i do tego stopnia, że nawet osoby, które e, nawet ko kobiety, no chociaż ja też jestem jak najbardziej e, akurat hetero, ale e, m, nawet Taniec jest na tyle magiczny, że nawet kobieta pięknie tańcząca jest w stanie dla mnie y, wydawać się atrakcyjna bardzo. Mm -hmm. y, wiadomo, w pewnym określonym sensie, No tak, sensie, nie, nie? oczywiście. Nie? No, natomiast tańczące ładnie ciało w ogóle i ruszające się y, naprawdę może wydawać się bardziej atrakcyjne tylko przez to, że ma tą wartość dodaną właśnie jaką jest ten ruch. Mm -hmm. Nawet jeśli ktoś mi wizualnie nie wydawał się czasem atrakcyjny, to jego piękny taniec był w stanie sprawić, że mi się wydawał mega atrakcyjny. Mhm. Wiesz co, ja nie wiem, jak to generalnie wygląda, i teraz mogę dorabiać teorię do czegoś, a może ty lepiej znasz historię tańca, ale mi się od razu tak pomyślało, skoro ty mówiłaś o kobietach, że mog mogły się tobie podobać i mi faceci dokładnie w tym samym aspekcie, co ty mówiłaś. I ja myślę, że to już jasno tu zaznaczyliśmy, żeby potem nie było na wizji, czy, czy kto to słucha. Ale czy wiesz, czy to jakoś po prostu atawistycznie w nas nie jest, że wiesz, jak tańczy przed tobą. W atrakcyjny sposób przeciwna płeć, no to w pewien sposób chcecie, być może wiesz, no zdobyć, nie jakkolwiek to się potem zakańcza. Teraz my to, wiesz, bierzemy pod wesela, dyskoteki, imprezy, mhm. że to się zamyka, a tu po prostu jest to, że wiesz, ktoś właśnie dobrze biodrem umie zakręcić, czy, czy, czy jakkolwiek to nazwać, no to po prostu rzeczywiście potem przykuwa zdecydowanie większe grono osób do siebie, nie? Czy mężczyzn, czy kobiet zależy, która to, to przedstawia. no na pewno tańczy. tak, bo myślę, że taka osoba też się wydaje sił rzeczy, przez taką mowę ciała swoją, pewniejsza siebie, właśnie bardziej może towarzyska. I myślę, że chętniej podchodzi się do takiej osoby. Wydaje się może bardziej taka właśnie otwarta. Mhm, może coś takiego być. Mhm? Y Wczoraj albo przedwczoraj też na y, relacji odpowiedziałem Tobie, że musimy poruszyć to w trakcie podcastu, dodawałeś na temat y, par, y, że też uruchamiacie y, nowy kurs? Dobrze, P zapamiętałem? Czy nie? Czy na tematy... weselne? Czy będziecie? Czy tak, na tematy weselne? No wiem, o po była taka promocja tak, na, na kursy nasze pod kątem właśnie wesela. Okej, okay, tak, tak. okej. Okay. Ale tam też wiem, że użyłaś takiego... Um, Weselny ratunek, tak tak, tak? tak, tak, tak. tak, I chodziło o to, że, że imprezy, żeby nie popsuć w tym sensie, że para może trafić na imprezę i niekoniecznie chcieć się bawić, bo rzeczywiście nie potrafią mm -hmm. tańczyć. I rzeczywiście z takimi głosami się spotykasz? Czy spotykałaś? To znaczy na pewno spotykałam się z takimi zdaniami, że... Że kogoś bardzo mocno ten aspekt taneczny do imprezy potrafi zniechęcić, że wręcz potrafi mu odebrać radość z całej imprezy, no bo jest jakieś takie poczucie, nie wiem, porażki albo poczucie niedosytu, nie wiem, poczucie może jakiegoś wykluczenia z tej grupy, która też tańczy na środku, czy poczucie jakiegoś po prostu ograniczenia. Mhm. I myślę, że wielu osobom to może przeszkadzać, że. No, nie chcą się ograniczać w ten sposób i chcą po prostu też czuć fan tej całej zabawy, a to, że elementem tej zabawy jest taniec, no, myślę, że to po prostu niektórym osobom przeszkadzało. Mm -hmm. Nie chciało mm -hmm. się tego pozbyć. Mm -hmm. Ale wiesz to ja bardziej pod tym kątem takim psychologicznym patrzę, że rzeczywiście budujemy w sobie takie bariery. Wiesz, takie bariery pewnie też wynikają, jak to często bywa w psychologii z lat dziecięcych, młodzieńczych i czy masz jakieś przemyślenie w ogóle dlaczego czy to już są pary, czy mężczyźni gdzieś taka awersja do tańca się pojawia? Czy to rzeczywiście wiesz, nie wiem, jakieś może porażki na dyskotekach w latach młodzieńczych czy dlaczego tak, nie? No przecież hmm. to jest Idziesz na jakąś imprezę, no to idziesz się pobawić, bo albo ktoś cię zaprosił, no i go tam powiedzmy lubisz mniej czy bardziej, ale to idziesz dla niego, dajesz mu ten prezent i masz tą część imprezową dla siebie. No to mm -hmm. jesz to, co lubisz. No i wiadomo, jeden lubi bardziej czy mniej tańczyć, ale jak ktoś nie lubi, bo nie, no to spoko, ale jeżeli nie lubi, bo ma jakieś ograniczenia, to już trochę tego nie rozumiem, że takie, abym potańczył. Ale się wstydzę. No ja niektórzy mają właśnie bardzo, bardzo mocne te ograniczenia. No ja się sensie, domyślam, tak to jak nie mówisz. Jest nich, i to jest... Tak, ja nieraz dostaję też takie komentarze, no ale jak to przecież ktoś chce, no to idzie, nie chce, to nie idzie? No logiczne, właśnie nie, właśnie nie do końca to tak jest. Mhm. Okazuje się, że nieraz ktoś chce, ale naprawdę nie może. I to, to nie jest rzadka sytuacja, tak? Ktoś po prostu na tyle ma mocne poczucie albo. No, właśnie wstydu, albo nieśmiałości swojej, że naprawdę go to bardzo mocno hamuje przed wyjściem na parkiet, i dosłownie y, chciałby, ale po prostu tego nie robi. Mhm. Ostatecznie. Mhm. Tak się mhm. zdarza. To tak. nie zależy tylko od y, chęci. Mm -hmm. do no tego ale zmierzam. wiesz co? Ja jeszcze generalnie to, co akurat mówisz, to widzę rzeczywiście duże potwierdzenie w tych słowach. Tak mi się wydaje, przynajmniej po Twoim profilu na Instagramie. Mm -hmm. Po pierwsze, skąd w ogóle pomysł na ten profil? A po drugie, z jakim odbiorem się spotykasz? Bo ja, znajdując Twój profil i wiesz, śledząc w otchłaniach internetu, że tak powiem, różne rzeczy. Jak natrafiłem na twój profil, to mnie bardzo zaciekawił, ale jeszcze bardziej mnie zaciekawiło liczba osób, które zebraliście wokół tego projektu. Co oczywiście gratuluję to jest raz, ale dwa, że też cały odzew w komentarzach czy tak dalej. Mhm. To rzeczywiście, że chyba trafiłaś w taki punkt, który rzeczywiście jeszcze nie był w sieci, to jest raz, ale dwa, że rzeczywiście z takim problemem społecznym, że rzeczywiście mhm. wielu mężczyzn wstydzi się nie, wiem, tańczyć, wstydzi się powiedzieć o tym, że tańczy. Czy rzeczywiście z takim odbiorem się spotykasz? No i skąd ten pomysł na trafienie z tym do sieci? Ja tak naprawdę znałam sytuację od strony tych indywidualnych moich zajęć, czyli wiedziałam, jakie są problemy, wiedziałam, że są, jest grupa osób na pewno, która takie problemy ma, ale tak naprawdę przechodząc z tym problemem do sieci, zupełnie nie wiedziałam, jak, jak w sieci to wygląda. Czy ten problem jest jeszcze na większą skalę, czy on jest może trochę inny? Czy może trochę w inną stronę, a może właśnie ten sam? No i zaczęło się, pamiętam, od pierwszej rolki, gdzie ja zatańczyłam, to było właśnie prawie rok temu, zatańczyłam dokładnie tak, jak uczę moich kursantów czyli zatańczyłam taki taniec męski, który, którego ja uczę. Nie chcąc wzbudzać żadnych kontrowersji ani nic takiego, ja kompletnie tego nie miałam. Dla mnie to było automatyczne, po prostu wchodzę, tańczę, no przecież codziennie tego uczę, <grych> więc zupełnie naturalnie. I pamiętam po sześciu godzinach od wstawienia tej rolki, ja mówię do Pawła, mojego właśnie partnera, z którym też tańczę na tych filmach i z którym tańczę Tańc Towarzyski również, mówię: Popatrz, mam 13 tysięcy lajków. A on mówi chyba wyświetleń. I ja mówię: Nie, mam 150 tysięcy wyświetleń i 13 tysięcy lajków. To dosyć dużo, jak na tyle wyświetleń. <grytanie> tak mówię. I faktycznie dla mnie te liczby wtedy były nie do ogarnięcia zupełnie, no teraz się troszkę bardziej już do nich przyzwyczaiłam, bo powiedzmy, no trafiają nam się rolki, gdzie mamy ponad 2 miliony wyświetleń już, łącznie mamy 62 miliony wyświetleń wszystkich rolek i ponad 200 tysięcy na wszystkich social mediach obserwujących łącznie, więc faktycznie jak na rok działalności jest to myślę całkiem dobry wynik i myślę, że wynikało to z takich dwóch czynników, przede wszystkim... Właśnie z tej trochę niechcianej kontrowersji na początku, bo to się całkiem dobrze na początku też rozniosło, właśnie przez taki trochę szok, że jak to dziewczyna tańczy w ogóle męski taniec, męskie ruchy, pokazuje o co tu w ogóle chodzi. Na początku w ogóle więcej miałam obserwujących mnie kobiet, bo one nie. Ludzie tak przeglądają TikToka, jeszcze Instagrama, bardzo, bardzo druchowo i automatycznie już wręcz. Nie czytając czasem, nie wnikając w nazwę profilu czy coś tam, dopóki ja nie zaczęłam wstawiać wielkich napisów mężczyzno, żeby zaznaczyć, że to jest nie dla kobiet. Mm -hmm. A mimo to, że czasem ten, mm, ten napis był, to i tak y, zdarzały się przypadki kobiet, które tam pisały, no jak, to ja bym tak nie tańczyła w ogóle na imprezie, co to jest? Mm -hmm. <laughs> Więc y, jak zaczęłam wstawiać te wielkie napisy, y, no to... Już coraz więcej mężczyzn zaczęło mnie obserwować, zaczęło widzieć wartość dla nich. No ale mi zależało też na tym, ja, więc pierwsza, pierwsza sprawa, jeszcze wracając do tego, to była ta trochę taka niezamierzona kontrowersja. A drugie, drugi ten czynnik to jest właśnie... Mm, bardzo mocna ta potrzeba, czyli właśnie taki, taki niedostęp rynku, jak widać, większy, totalnie większy niż się spodziewałam w tym zakresie. Mhm. I owszem, troszkę te problemy może są inne w internecie niż na żywo, bo gdzieś tam zauważyłam, że dużo obserwuje mnie mężczyzn, którzy już mają swoją taneczną przeszłość, którzy niekoniecznie zaczynają od zera, którzy niekoniecznie nawet czują się tylko i wyłącznie fatalnie w tym temacie. I, I jest szersza, zdecydowanie ta grupa. Tak? Mhm. Wiadomo, są, jest też ta, ta grupa, która do, dokładnie odpowiada mhm. moim klientom, moim obecnym kursantom. Natomiast no, tutaj widzę już wie, większy gdzieś tam rozmach tej, tej grupy całej. Mhm. I, I rzeczywiście, no, super się to przyjęło. Ja bardzo się cieszę, bo mm, chciałam, żeby właśnie mężczyźni mieli takie miejsce. Z tym tematem dla siebie, bo bardzo dużo jest treści dla kobiet. W zasadzie cały internet jest, w zasadzie kobieta, jak widzi taniec w ogóle w internecie, to od razu z automatu przyjmuje, że to jest dla niej. Mhm. E, tak odruchowo. E, I właśnie super, że chciałam stworzyć właśnie dla nich dokładnie takie miejsce, gdzie oni mogliby podyskutować na ten mhm. temat, dowiedzieć się, zobaczyć, że są też inni faceci, którzy też sobie nie radzą z tym tematem i no i przede wszystkim gdzieś tam zobaczyć możliwości dla siebie, tak? Czyli zobaczyć, jak mogą sobie szybko pomóc. Mhm. Nie no, to myślę, że wiesz... Ta aspekty, które poruszyłaś, no i największe, ja myślę, że wiesz, po prostu burzysz mury, jakieś takie w sensie w głowie właśnie, nie w sensie wiadomo, to jakąś kontrowersją się też na pewno y, ociera i czasami to też może jakimiś komentarzami względem Ciebie, czy, czy względem tego, co robicie wspólnie, czasami. Zależy, czy jesteś sama, czy w dwójkę, ale tak naprawdę to jest właśnie super, jeżeli jesteście na to gotowi i możliwi do przyjęcia, bo, bo rzeczywiście to idzie taki kroczek dalej, że, żeby to wyrównać. Tak jak mówiłaś, że głównie dziewczynki na przykład tańczą taniec taki um, w sekcjach, tak grupach czy, now, mm. czy w sumie jakikolwiek, tak. no to, że chłopcy też jak najbardziej, tak samo jak chłopcy się mogą bawić lalkami, ale tak samo jak dziewczynki mogą jeździć samochodami i mogą w przyszłości być mechanikami, w sensie też, żeby w skrajności nie popadać, mm. bo ja na przykład nie jestem za tym, że kiedyś widziałem taki program, gdzie pani chyba środa opowiadała o czymś takim, że nie widzi problemu, żeby kobieta była górnikiem. No tu już się do końca nie zgadzam, ale, ale w takich normalnych mm. relacjach to, to, to nie ma problemu, nie? Nikt nie, nikt nie wciska facetów w sukienki, ale mogą po prostu w garniturze, ale super zatańczyć, nie? I, dokładnie, i dlatego nie też tego te tematy właśnie yy, bioder, że mężczyzna też może tymi biodrami poruszać w tańcu, to niekoniecznie będzie dokładnie taki sam ruch jak kobiecy, ale przecież na przykład często też spotykam się z takimi komentarzami, że no lepiej jakby to facet pokazał, bo nawet, co mnie szokowało. Yy, Podobno mężczyźni nie mogą tego ruchu powtórzyć, bo mają inną fizjonomię, logię, jakkolwiek. Że inaczej są zbudowani. No? Tak, natomiast. To jest zupełna bzdura, tak? Dlatego, że budowa tutaj nie ma nic do rzeczy. To jest połączenie mięśni. Mięśnie ma te, te same. <grych> to jest koordynacja ruchowa, tak? Właśnie mi się tak wydaje. To ja od razu odniosłem w drugą stronę, jak kobiety oczywiście efektowniej to wygląda, kiedy robią ruch klatką piersiową, no bo po prostu mają piersi często no, większe niż faceci. No, natomiast faceci też super. Ale faceci ale też, też robią przecież taki ruch klatką no, też, nie? To jest ty... trochę inny ruch, no ale on tak samo potrafi być. Ale to powiem ci szczerze, dla mnie jako amatora bym powiedział, że wygląda tak samo, nie? Wiadomo, ty jesteś. Okay. Z tancerzem widzisz więcej, ale ja bym powiedział, że jest dokładnie taki sam ruch. U kobiet wygląda efektowniej, ale. Tak samo, nie? Ja go uczę też trochę inaczej, więc jakby z tej no, przyczyny dla mnie to myślę jest całkiem inny ruch. Ci, ale... Ruszajcie klatkami. No, I biodrami też. E, tak. Powiedz mi na zakończenie, bo już ponad półtorej godziny rozmawiam. Mam nadzieję, że słuchacze do tego momentu dotrwali też naszej całej rozmowy. To na koniec zostaw nas z tym, jakie masz plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój sieci, szkoły, a może pomysł jakiś na siebie, czy, czy zawodostwa w tańcu? Ja przede wszystkim chciałabym być numerem jeden w tym kraju, jeśli chodzi o naukę mężczyzn. Myślę, że to jest. To chyba już jest. Tak? Mam nadzieję. Chciałabym, żeby nie było takiego faceta w tym kraju, który bał się, bałby się do mnie przyjść, na przykład na naukę tańca. No, i moim marzeniem jest, żeby wszyscy faceci tańczyli wiadomo, tańczyli w ogóle, a ocenę tutaj, czy to jest lepiej, czy gorzej, już zostawmy. Natomiast na pewno chciałabym rozwinąć męski taniec pod kątem kursów online, ponieważ mogę dotrzeć do tych osób, które nie mogą być na żywo ze mną. A myślę, że z kursem takim online również z powodzeniem można się nauczyć tańca i coraz więcej już osób z nami się właśnie tego tańca uczy. W tej chwili mam już ponad 1400 takich kursantów online i to cały czas się rozwija, więc myślę, że to jest taka przyszłość. Nieubłagana też, ale oczywiście, że szkoły tańca, pewnie tradycyjne, nie znikną szybko. Natomiast, no tak jak mówię, jest ten zasięg dużo większy i myślę, że to jest też potrzebne. Tym bardziej, że są osoby, które boją się nieraz albo właśnie wstydzą. Pomyślmy na przykład o mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają. I na przykład taka osoba może mieć ogromny opór przed tym, żeby iść na takie zajęcia grupowe, i wtedy może właśnie Dostać taki kurs online, który, z którym pracuje we własnym domu, więc tak naprawdę może pokonać te swoje wszystkie bariery w zaciszu domowym, nie przejmować się opinią niczyją, czy, czy właśnie tym, że kogoś tam spotka i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest niesamowicie potrzebne i głównie w tym widziałabym rozwój taki przyszły męskiego tańca. Jeśli chodzi o moje y, plany no, zawodowych, jest ich na pewno wiele, ale y, y, myślę. Mówiłaś, że po roku byś chciała wrócić na zawody. Nie się A, jeśli chodzi o te taneczne. Tak, chciałabym myślę wrócić, bo to też jest motywacja do dalszych treningów. Ale już więc... masz coś konkretnego? Czy... To jest kwestia kilku miesięcy, aż coś konkretnego okay. się tak naprawdę wykluje, więc nie jest to jakiś, jakiś długi czas, nie potrzeba tam wcześniej dużo tych planów powiedzmy gdzieś tam snuć. No tak, natomiast... Myślę, że te plany, takie z męskim tańcem, głównie są związane z męskim mhm. tańcem, te moje zawodowe. To Dlatego, i... że bardzo jestem jednak dumna z tego profilu mhm. i, um, i wydaje mi się, że to ma jeszcze ogromnie niewykorzystany potencjał, więc będę na pewno w tej to, to Jeżeli ktoś po naszej rozmowie chciałby do ciebie się odezwać, to czy najlepiej, nie wiem, przez Instagram, męski taniec, czy w innym miejscu? Myślę, że gdziekolwiek znajdzie nasz profil, jak napisze na Priv, to jak najbardziej Monika się. zawsze odpisze. Super. Tak. Monika, bardzo Tobie dziękuję, <grym> dziękuję za całą rozmowę, już. za możliwość spotkania, Dzięki. za całą wiedzę, którą się podzieliłaś i którą dzielisz się też w internecie. Także wszystkich słuchaczy zapraszamy. Oczywiście podlinkujemy męski taniec. I życzę powodzenia w realizacji. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Dzięki bardzo. Hej. Hej.